Siemano, widzowie, z tej strony Powerta. W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie, co się dzieje z aktualizacją 17.20 w Fortnite. I co na wstępie jeszcze, zachęcam was do zostawienia suba na tym kanale, łapki w górę pod odcinkiem i napisania jakiegoś komentarza. To czy zaczynamy. Ten taki, znaczy krótki odcinek, jakiś minutowy, dwu. Także tak, aktualizacja 17.20 będzie jednak w przyszły wtorek, ponieważ jakby wczoraj mi to wyleciało z głowy, ale w sumie od 2-3 lat Epic Games, jak wychodzą letnie wyzwania, to w pewnym momencie jest 3-tygodniowa przerwa od aktualizacji. Więc normalnie dzisiaj powinna być aktualizacja 17.20, ale będzie za tydzień. Bo wczoraj nawet żadna oficjalna zapowiedź się nie pojawiła, ani nic. Także aktualizacja może się też pojawić w jakieś inne dni tygodnia, chociaż zawsze jest to wtorek w przypadku Fortnite, no powiedzmy sobie. I w tym momencie raczej Fortnite będzie się działo takie coś, że pewnie Epic ma tam jakieś dodatki zaplanowane, chociaż to nie wiadomo. Chociaż jedyne wydarzenie, które nam zostaje obserwować w grze, to przesuwanie się UFO do swojego ostatniego punktu, czyli nad całym koralowym kasztelem, przyjemnym parkiem. I ogólnie tak, no ponad połową mapy. Także co? Nowości jest mnóstwo w plikach gry. I to czeka tylko na aktualizację w następny wtorek. Także taki szybki news. Musimy po prostu czekać. I pamiętajcie, że dzisiaj jest jakiś streamek też. Może jeszcze drugi odcinek zrobię, bo ten taki pogadankowy trochę. Ja się z wami żegnam. I co? Widzimy się jeszcze dzisiaj. Siema.